To kanały Walmarta albo HBO, albo dosłownie każdej marki, ponieważ dzisiaj będziemy gadali o kanałach sponsorowanych. Dawniej marki, aby dotrzeć do potencjalnych klientów, stawały się sponsorami nadawanych programów lub umieszczały tam reklamy. Obecnie marki stają się same w sobie nadawcami. Rozwój telewizji kablowej i satelitarnej w latach 70. XX wieku poczynił się do ogromnego obniżenia kosztów emisji, co umożliwiało wejście na rynek setek nowych specjalistycznych kanałów. Poświęcone były sportowi, muzyce, lifestyle'owi, gotowaniu itd. itd. Program w takich stacjach jak QVC i Home Shopping Network składa się z samych prezentowanych na żywo reklam. Innym przykładem może być zapewne dobrze Ci znane, jeżeli jesteś moim albo. Troszkę starszym wieku MTV, gdyż właściwie wszystkie prezentowane klipy reprezentują produkt, czyli nagranie muzyczne. W Wielkiej Brytanii, po rozluźnieniu regulacji dotyczących nadawania pojedynczych, firmy mogły zakładać własne kanały telewizyjne. Jako pierwszy wystartował w 2005 roku Audi Channel, który nadawał programy w rodzaju jazdy próbne celebrytów, jakieś Top Giry itd., itd. Czy Ala Top Giry, o tak! I choć kanał oznaczał dla firmy Audi znaczne koszty, ogadzał się sukcesem, bo wzrosło zainteresowanie broszurami reklamowymi i jazdami próbnymi oraz wskaźniki zaangażowania konsumentów w markę. Po czterech latach Audi Channel zaczął nadawać w sieci. Od czasu pojawienia się YouTube'a w 2005 roku każda marka może stać się nadawcą, gdyż każdy może założyć swój kanał. Koszty emisji są zerowe i niektórzy specjaliści do spraw marketingu odnieśli dzięki temu duże sukcesy. Jak Walmart, który generuje 21 milionów odsłon i Starbucks 11 milionów odsłon na YouTubie i jest nie tylko tanim sposobem komunikowania się z konsumentami, ale także użytecznym narzędziem na informowanie i angażowania własnych pracowników. No i to jest prawda, widać sporo kanałów marek, na przykład Komputronik był, na przykład jest, co tam jeszcze jest, Xcom, jest Acer... No sporo jest tych kanałów, które są tworzone przez marki. Hardcore teaching też jest poniekąd marką którą też sobie najpierw było kanałem, a później stało się Marką i tak dziwnie. Ale jeżeli ja mam być szczery, najbardziej polecam wam tworzenie na YouTube'ie, albo TikToku, albo tworzenie content marketingu. I właśnie o tym możesz sobie poczytać na jak sprzedawać swoją wiedzę, gdzie odbierzesz sobie darmowy fragment ebooka o tym, jak to robić w internecie. Ewentualnie zapraszam Cię do drugiego linku, gdzie odbierzesz sobie darmowe nagranie o tym, jak w 15 krokach zacząć sprzedawać i. Zarabiać dość dobre pieniądze, tam powyżej 15 koła na miesiąc z internetu. I do trzeciego linku tam ci opowiem o tym, jak właśnie tworzyć, tak jak te marki, o których dzisiaj słyszałeś, content marketing, by wygryźć całą konkurencję z branży i by zostać najlepszym z najlepszych. Widzimy się po drugiej stronie. Cześć.